Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Piotrek. W tym filmiku chcę Ci pokazać tutorial bardzo znanej świątecznej melodii. Jest to piosenka Last Christmas. Pokażę Ci, jak zagrać to na akordeonie. Ale zanim przejdziemy do tutorialu, to chcę, abyś zostawił komentarz, lajka, zasubskrybuj ten kanał. Mnie to bardzo motywuje do nagrywania kolejnych filmików, a Wam oczywiście pomoże to w nauce gry na akordeonie. I tutaj krótki apel do osób, które chcą dołączyć do kolędowych kursów na akordeon. Jest możliwość dołączenia tak naprawdę do świąt. Później sprzedaż tych kursów zamykamy i wznawiamy dopiero w przyszłym roku na jesieni. Także jeżeli jesteś zdecydowany, zdecydowana, chcesz się nauczyć kolęd na akordeonie w taki profesjonalny sposób, w bardzo fajnych aranżacjach, to gdzieś w opisie tego filmu będzie link właśnie do oferty tych kolędowych kursów. Nie warto tutaj zwlekać, jeżeli masz chęć się nauczyć grać, to zrób to teraz i tym krótkim akcentem przechodzimy do tutorialu. Ale zanim przejdziemy do opracowania tego utworu, to przegrajmy sobie go w normalnym tempie i zobaczmy, jak on brzmi. Napisany w metrum 4/4, mamy tutaj tonację D-dur. Utwór sobie podzielimy na trzy części. Pierwsza część będzie to pierwsza strona, mamy tutaj wstęp. Druga część będzie to zwrotka pierwsza i zwrotka druga. Basy, jakie tutaj występują, to basy D-dur, H-mol, E-mol i A-dur lub można to grać jako A7. Przegrajmy sobie lewą rękę z zapisem nutowym w wolnym tempie. Zaczynamy tutaj w pierwszej części i mamy bas D-dur. Basy sobie oczywiście gramy na bumcyk, bumcyk, czyli sobie krzyżujemy. W tym przypadku możemy sobie pożyczać bas z góry. Takim opalcowaniem lub palcem wskazującym zapożyczamy bas z góry, tutaj jak już kto woli. I przegrajmy sobie lewą rękę. A7. Przechodzimy do części drugiej. W części drugiej mamy takie samo basowanie. Mamy dwa takty D-dur, dwa takty H-mol, dwa takty E-mol i dwa takty A-dur. Nie będę już tego grać. To jest dokładnie tak samo basowane jak w pierwszej części. Natomiast w części ostatniej mamy również takie samo basowanie. Tylko że w takcie przedostatnim mamy przejście na basach i to przejście jest grane w taki sposób. Tutaj w tym takcie gramy bas A-dur, podstawowy z durowym i przejście mamy basy A, H, Cis. I tutaj wracamy do naszej pierwszej części, gramy to jeszcze raz i za drugim razem kończymy to akordem D-dur. I w basach, i w prawym ręku. Prawa ręka, zaczynamy trzecim palcem od dźwięku E i lecimy w wolnym tempie z zapisem nutowym. Czwarty A.
i drugi. I ostatnia część, pierwszy palec na dźwięk A i oktawę wyżej. Piąty na A. Piąty na H. I tu mamy te nasze przejście. I tutaj wracamy znowu do części drugiej, czyli do zwrotki. Za drugim razem pomijamy tutaj, po prostu przechodzimy dalej, tak? Do ostatniego taktu i na ostatnim takcie kończymy. Obie ręce w wolnym tempie z zapisem nutowym. Pierwsza. Trzecia. I tutaj wracamy do drugiej części, gramy to jeszcze raz i zakończenie będzie brzmiało w taki sposób. Zagrajmy tutaj sobie ostatnią linijkę. I kończymy na akordzie D-dur w pierwszym przewrocie. Obie ręce, normalne tempo. Thank you.
akordami. Oczywiście nuty do tego opracowania pobierzesz na moim blogu, gdzie link będzie umieszczony w opisie tego filmiku. Jeżeli masz jakieś ciekawe propozycje opracowania innych utworów, możesz napisać w komentarzu taką swoją propozycję. Jeżeli podoba Ci się taka forma opracowań, napisz to w komentarzu. Na dzisiaj to będzie na tyle. Ja Ci serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku do końca i widzimy się w kolejnych materiałach. Wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Cześć!